Witamy serdecznie. Futsal Heaven. Marcin Synoracki, MS7. I Robert Świtoń, Robson. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie na nowo powstałym kanale na polskim YouTubie. Kanał o futsalu i nie tylko. Robimy ten program dla całego środowiska w futsalu, bo no jest, że tak powiem, bieda, tak? Już teraz nikt nie pisze felietonów, moje były najciekawsze oczywiście, ale już piszę je tylko okazjonalnie, nie? Nie ma portali, nie ma informacji, są tylko standardowy skrót z bramkami i nic tak poza tym się nie dzieje. Chcemy zrobić coś nowego, ale tak naprawdę ma być to poważne i z przymrużeniem oka, dlatego w naszym programie znajdą się stałe rubryki, w których będziemy poruszać kontrowersyjne tematy, ponieważ większość wywiadów w dzisiejszych czasach, które znajdują się na portalach społecznościowych, nie tylko, także na stronach klubowych, są po prostu nudne. Jak wywiady z piłkarzami po meczach. Przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę, wyciągniemy wnioski, bla 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 bla. Nikt tego nie chce słuchać. Dokładnie. Wywiady wszystkie są poprawne politycznie, co też już jest nudne, ponieważ czytamy od A do Z o tym samym. My chcemy zrobić coś całkiem innego, chcemy zadawać trudne pytania, śmieszne pytania, ale żeby to wszystko wyglądało bardzo poważnie i żeby to miało po prostu ręce i nogi. W naszym programie będą stałe rubryki, każdy będzie miał swoją autorską, ja jeszcze jestem w trakcie tworzenia, już mniej więcej mam szkic i powinno się to za jakiś czas pojawić. Moją autorską rubryką będą wywiady w moim samochodzie, nazwałem to wywiady w Dodge'u, kocham amerykańskie samochody. Amerykański styl. Amerykański styl. Amerykański król. Tylko nie amerykański fast food. Witam w wywiadzie z cyklu wywiady w Dodge'u. Dodge'u, jak mówią Amerykanie. Moim pierwszym rozmówcą jest Maciek Karciński, prezes spółki Futsal Ekstraklasa, a także trener AZS-u UW Wilanów. Pierwsze pytanie to jest, jak oceniasz, bo jesteś 5 lat jako prezes spółki, jak oceniasz sobie całokształt swojej działalności w spółce? Uważam, że zostało dużo wprowadzone dobrego. Myślę, że ta kontynuacja, która była przeze mnie mówiona o stabilności tej spółki, o wyprowadzeniu jej na takie poziomy finansowania, na pozyskaniu sponsora tytularnego, na pozyskanie przede wszystkim takich rzeczy, które nie są współmierne, bo na przykład nie każdy sobie zdaje sprawę, że my dzisiaj sprzedajemy wyniki zakładom bukmacherskim, a jak ja przychodząc, tego w ogóle nie było. I to nie była wina poprzednich ludzi, tylko po prostu sytuacja, jaka się stworzyła, bo spółka w ogóle 10 lat temu, jak ma historię, 11 rok, postawiła się od razu w sytuacji trudnej, ponieważ zadłużyła się, potem wiele lat wychodziła do przodu. Ja dzisiaj po tych wielu latach, przy tym 5 mojej pracy, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że udało mi się wspólnie wyprowadzić ją na te fundamenty, powiedzmy takie, że mogę powiedzieć, że mamy zysk, że nie mamy już, że odbudowaliśmy kapitał, nie mamy długów, więc jakby to jest praca wielu ludzi i to nie chodzi, żebym ja teraz się chwalił, tylko chodzi, żeby to ocenić, bo nawet taka kwestia braku absolutorium uważam, że jest krzywdząca dla mnie, gdzie ja w obliczu tych wszystkich moich działań, pandemii, która spotkała wszystkich na całym świecie, w Polsce i również futsal, my dalej żyjemy, my nie zostaliśmy zakopani, my nie padliśmy, spółka wyszła obronną ręką, dlatego że ja ją w jakiś umiejętny sposób zarządzam. I tego nie widać i to jest krzywdzące, że jest robiona przeciwko mnie czarna robota, komuś na tym bardzo zależy i niepotrzebnie rozpowiada jakieś nieprawdziwe rzeczy. Dobrze, że w tym programie jestem i mogę o tych kwestiach też powiedzieć, bo to jest nikomu niepotrzebne. Bo jeżeli ma się kogoś takiego jak ja, Maciej Karczyński, który lubi i kocha tą pasję, który tak naprawdę mógłby już nie pracować, mógłby sobie siedzieć, pojechać gdzie indziej albo pracować w innych korporacjach czy w innych, powiedzmy, spółkach Skarbu Państwa, szukać pracy jak moi koledzy na emeryturze, no to ja się zająłem futsalem i dzisiaj uważam, że jest może czas, żeby o tym głośno powiedzieć, żeby tak nie robić, bo to się naprawdę źle skończy. Skończy się to tak, jak się zawsze kończy. Taki człowiek jak ja odejdzie, przyjdzie następny i tyle. A historia oceni, co zrobił poprzednik, dlaczego tak było. Przyszedłeś jako prezes, obiecywałeś, że będzie sponsor tytularny. Zajęło to aż 5 lat. Załatwiłeś pieniądze, ale trafiły w całości na zakup transmisji, prawda? Tak. Kiedy coś będzie dla klubu? To znaczy, to dlaczego jest... tak długo to trwało? Tak, bo to nie jest taki problem, że ja nie chcę. Po prostu wartość spółki dzisiaj jest taka, jaka jest. Dzisiaj chociażby liczby oglądalności czy pewne rzeczy powodują, że budowanie marki na rynku naprawdę trwa czasami latami. Ale zajęło to aż 5 lat. Ale gdyby tak było, jak mówimy, to 5 lat? Dlatego, że tak wyglądała sytuacja. Jeżeli przychodząc do spółki, ja nie miałem żadnych pieniędzy. Oprócz tego, że Janusz Szymura dawał swoje, nie było firm, no to ja musiałem to zbudować. Musiałem obtoczyć o jednym brandem. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo
dużo rzeczy zostało zrobione. Strona internetowa, Facebook, social media, transmisje internetowe, telewizja była, teraz jest porządna telewizja. Pozyskanie takich marek jak Super Express, czy RMF, czy Kanal Plus w tej chwili jest możliwością pokazania tego sponsorom. To naprawdę jest ogrom pracy. Dlaczego? Dlatego, że tak wygląda nasz futsal. Ja nie mogę powiedzieć tutaj złego słowa, nie chcę powiedzieć, ale ja tak też zastałem. Jeżeli wsiadam do, powiedzmy, BMW, wsiadam do innego samochodu, to nie mogę żądać, żeby było to BMW. Te BMW oczywiście będzie z czasem, dlatego chociażby ta zmiana tych rzeczy powoduje to, że my w tej chwili, gdyby nie sponsor tytularny i gdyby nie pandemia, a sponsor tytularny i utrzymanie pewnych rzeczy, które były przed pandemią, to dzisiaj byłyby korzyści już wymierne dla klubów. W tej chwili w ogóle, że spółka nie ma problemu żadnego, można powiedzieć w tej chwili finansowego, jest dużą wartością wniesioną nie przeze mnie, przez spółkę. Spółka dzisiaj nie może powiedzieć, i to może przyznać Janusz Szymura, bo zawsze powtarza, że ja się o jedno, Maciek, nie martwię. Nie martwię się o finanse, faktycznie dobrze to robić. Natomiast to, że są oczekiwania, ja to rozumiem. Ja też bym chciał, żeby spółka dawała pieniądze. Też bym chciał, żeby kluby płaciły kontrakty zawodnikom takie jak na trawie, żeby płaciły wszystkie pieniądze, które obiecują, żeby grały na pięknych halach widowiskowo-sportowych. To są też moje marzenia. Nie można tylko rzucać na jedną osobę tych oczekiwań, bo to jest niesprawiedliwe, aczkolwiek ja to doskonale rozumiem. Żeby była jasność. Ja jestem takim samym człowiekiem jak państwo, jak ty, Marcin, który chce coś zrobić. Jesteś prezesem spółki, a także trenerem klubu. Wiele osób twierdzi, że zachodzi tutaj konflikt interesów. Przykładowo, gdyby była sytuacja z zeszłego roku, możesz wnioskować o wstrzymanie rozgrywek, zakończenie. Twój zespół jest w tej chwili na bezpiecznym miejscu. To jest głupota. Czy w zeszłym sezonie kto sobie przyznał medale? Ja? Kto sobie przyznał utrzymanie? Ja? Ja zdecydowałem o tym? No oczywiście, że nie. To jest taka sytuacja, że jak ktoś tak myśli i mówi, to znaczy, że sam by tak zrobił. Ja nie mam sobie nic do zrzucenia. Jestem inaczej, powiem inaczej, nawet w rozmowach z Kanalem Plus pytałem się, czy ta sytuacja przeszkadza. Dzisiaj wiele osób pełniących wiele funkcji ważnych, nawet politycznie, Jarosław Kaczyński, zresztą szef partii, człowiek, który jest ikoną tej dzisiaj władzy rządzącej, jest również wicepremierem, a nie premierem. Więc naprawdę, jeśli ktoś chce szukać w tym u swoich słabości, swoich, nie wiem, małoskowości, rzucać kamieniami w kogoś takiego jak ja, to niech najpierw spojrzy w siebie, bo żadna decyzja, która jest podejmowana przez tą spółkę, nie była na korzyść AZS-u. Żadna. A jeżeli uważacie, że AZS, który rok temu awansował w taki sposób, że tak awansowały wszystkie zespoły od drugiej ligi poprzez pierwszą do ekstraklasy, która została utrzymana, gdzie ja wysłałem ankietę, jak to zrobić i opowiedziało się większość zespołów, to naprawdę ktoś kłamie. I może wreszcie powiedzmy, kto kłamie i kto rozpowiada takie nieprawdziwe historie. I po co? I czemu to służy? Może jest to czas, bo zacznę ja też mówić głośno. Może trzeba. Sprawa firmy Darkomp. Firma Darkomp była sponsorem futsal Ekstraklasy. W tym sezonie jest sponsorem tytularnym AZS-u, a nie jest sponsorem spółki. Tak. Dlaczego tak się stało? Bo to jest na bardzo dobry przykład. Fantastycznie. Firma Darkomp była sponsorem AZS-u UW przede wszystkim. Mhm. Chciałem zauważyć. Dopiero później ja namówiłem szefa tej firmy, mówiąc, to chodź, może spróbujemy tutaj faktycznie. No dobrze, ale każda firma wchodząca, tak samo All Promote, żeby była jasność. Mhm. To jest następna firma. Tak samo All Promote. I co? I się pytam, co zrobiły kluby? Co zrobiły? I zostawię to bez odpowiedzi, naprawdę. Bo to byli najpierw sponsorzy AZS-u UW i ja ich namówiłem, żeby nie byli w AZS-ie, tylko chciałem właśnie pomóc spółce. Tylko pytanie już do sponsorów, to zapytajcie się sponsorów, dlaczego odeszli. Zapytajcie się sponsorów, nie mnie, których ja zatrzymywałem. Ktoś myśli tak, to ja wręcz odwrotnie, chodząc po sponsorach zawsze i wielokrotnie jest taka sytuacja, panie Maćku, albo Maciek, no ale to my możemy w Warszawie pomóc, no bo wasz firma... Wyjdę, Maciek, słowo, bo była też historia bodajże sprzed 3 lat, że obiecałeś klubom laptopy do transmisji. Była taka, ale to są, to oczywiście, oczywiście taka sytuacja, bo mieliśmy już jakby zapiętą tą sytuację, ale ona się, jakby ta firma wycofała. Ta firma się wycofała. Właśnie czasem brakuje informacji publicznej o takich rzeczach. Ale nie. No. To nie brakuje informacji publicznej, tylko to są informacje bardzo takie newralgiczne, które ja przekazuję prezesom, że ludziom pomagam. I ja naprawdę mogę wszystko zrobić. Ja mogę wiele rzeczy uczynić, ale na pewno nie uczynię drugim ludziom zła tylko dlatego, żeby się cieszyć, żeby kogoś upodlić. Bo tak jak powiedziałem, ja mam na to dokumenty, mam na to swoje czyste sumienie, lustro rano, co do firm, co do mojego zachowania, a dowodem na prowadzenie dobrze spółki są finanse. I to jest bezwzględny, najważniejszy w tej chwili moment, to, że pewne rzeczy się dzieją i one nie dochodzą do skutku, jest to normalną, jak ktoś prowadzi biznes rzeczą. Prowadzi się negocjacje, mówię to ludziom na zebraniu, a że potem to wyciągają i próbują mnie opluć, bo tylko to mogą powiedzieć. Naprawdę te pytania, które mi zostały zadane, wszystkie są do obrony. Ale czy tak będzie przed państwem? Właśnie, bo masz możliwość.
Co dalej, panie prezesie? Bo trenerem to zależy od wyniku sportowego, pewnie nawet jakbyście spadli, a myślę, że nie, to było, ale chodzi mi, co dalej jako prezes spółki? Bo chodzą pogłoski, że są ludzie przeciwni tobie, też wspomniałeś, że się zastanawiasz nad swoją rolą dalej, na samym początku, jak rozmawialiśmy, tak krótko na koniec, co dalej? Ja myślę, że ja przede wszystkim dokończę swoją kadencję. Ja mam pewien pomysł na tą trudną chwilę, bo proszę pamiętać, że jest pandemia. Jeżeli ktoś myśli, że w tej chwili wszyscy się pchają do sponsoringu i wszyscy pchają się z pieniędzmi, to wszyscy mają problemy. Za chwilę trzecia fala, trzeci lockdown doprowadzi do jeszcze większego kryzysu gospodarczego, finansowego, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I w tej chwili módlmy się, żeby to dobre zarządzanie, które w tej chwili mamy, żeby szanować. A jeśli ktoś nie będzie tego szanował, Boże, no przecież nie ma ludzi niezastąpionych. Szanowni Państwo, naprawdę nie ma ludzi niezastąpionych. Będę kibicował, obiecuję, że ktoś będzie chciał, żebym ja odszedł, to proszę bardzo, ja naprawdę zrobię wszystko, żeby pomóc, no ale powtarzam, to ja decyzję zostawmy w czasie, jeszcze mam na to półtora roku. Ja powtórzę jedną rzecz, może nie powinienem. Ja jestem jakąś tam osobą publiczną, zamiast to szanować i tworzyć ambasadora wokół mojej osoby i wspierać, tak jak to robią moi koledzy dziennikarze, czy ludzie z biznesu i kibicują i mówią same fajne rzeczy na spotkaniach, to lepiej opróć. Ale cóż, no taka jest Polska widocznie, taki jest świat. Ja naprawdę kończę 50 lat, skończyłem w tym roku i ja już nic nie muszę, ale wszystko mogę. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim gościem był Maciej Karczyński. Dlatego będziemy robić wywiady regularnie z osobistościami z polskiego futsalu, bo wywiady w Dodżu będą tylko z osobami, że tak powiem, które są po drodze, ale przyjadą do Holic, tak? Z innymi będziemy łączyć się przez Skype czy FaceTime'a, tak? I także zadawać trudne i kontrowersyjne pytania. A teraz nadeszła pora, aby połączyć się z jedną z najważniejszych postaci w polskim futsalu. I będzie to jedyny niepowtarzalny selekcjoner reprezentacji Polski, Błażej Korczyński. Któremu oddałem medal. Pierwszym gościem w naszych wywiadach jest trener reprezentacji Polski, Błażej Korczyński. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. I co, lecimy. Pięć, chciałbym powiedzieć, prostych pytań, ale niekoniecznie one będą proste. Lecimy z numerem pierwszym. Pierwsze bardzo proste i konkretne. Awansujesz? 50 na 50. Czesi to jest dobry zespół, wiecie dobrze, że to jest niezły zespół, doświadczony przede wszystkim przez ten pobyt na tych wszystkich imprezach, ale w zasięgu, to nie jest zespół poza zasięgiem naszym. Myślę, że to jest tak, że na 10 meczy 5 my wygramy, 5 oni. No teraz pytanie, czy to będzie ten moment nasz, czy to będzie mój moment i mam nadzieję, że zrobimy wszystko przede wszystkim, żeby to był nasz moment, żebyśmy byli lepiej do tych meczów przygotowani niż oni i nasi zawodnicy będą w lepszej formie niż oni. Trenerze, co najbardziej trenera denerwuje w polskim futsalu? Co ci się najbardziej nie podoba? Co trzeba by było zmienić? Jedna rzecz najważniejsza. Jedna najważniejsza rzecz. Kurczę, no nie, to się nie da odpowiedzieć. Chciałbym, żeby futsal się lepiej rozwinął i był bardziej postrzegany, lepiej, dużo większe spektrum ludzi znało futsal i żeby on się lepiej rozwijał szybciej. I to mnie denerwuje, że ciągle dreptamy w miejscu i nie potrafimy się przebić trochę z tym futsalem trochę szerzej, trochę dalej. To jakby o futsal sam, że chciałbym, żeby był lepszy. Co mnie denerwuje? Jeszcze trochę brak takiego wspólnego języka wszystkich klubów, żeby wszyscy działali na rzecz tego futsalu, a nie trochę każdy na rzecz swojego podwórka. Myślę, żebyśmy idąc do Polskiego Związku jako jedno ciało, ten futsal i starali się więcej przeforsować, załatwić, może by było lepiej. Denerwuje mnie, co mnie denerwuje? Denerwuje mnie, jak sędziowie zajmują się narzutkami, ochraniaczami, a później meczu dają szybawolę. To mnie denerwuje. Z takich rzeczy przyziemnych. I chyba tyle, nie? W celu. Generalnie on się rozwija i jak sobie przypomnę 5, 7, 10, 15 lat wstecz, to widać, że on się rozwija, jest w coraz lepszej kondycji. Mimo tego, że mamy ciężkie czasy teraz przy tym COVID-zie całym i zamieszaniu z tym związanym, to jakoś dajemy radę. Mamy od początku istnienia futsal ekstraklasy, czy w ogóle futsal na najwyższym poziomie, mamy najlepszą telewizję, jaką kiedykolwiek mieliśmy, tak? Czyli Kanal Plus. A to jest coś, uważam, mega. Będziesz wprowadzać tylko młodych zawodników, czy ktoś doświadczony też ma szansę? Bo podobno Miro Miozga dzwonił wczoraj o cukier. No tak. No doświadczony. Ja wiesz, Adrian Dziko teraz został powołany doświadczony zawodnik, więc to nie jest tak, że kadra się zamyka na jakichś tam zawodników. Są potrzeby chwili, potrzeby czasu, są zawodnicy, którzy wybywają drugą, trzecią młodość i Miro przy piątej młodości, wiesz. Nie, to trochę żartem oczywiście. Teraz nie, no.
Ja uważam, że jak zawodnicy są w danym momencie w dobrej dyspozycji, to nie można ich skreślać poprzez metrykę, tak? Tak jak Adrian teraz, powiedzmy, ja uznałem, że przy braku Badczaka, Soleckiego mamy tylko dwóch takich zawodników od tyłu, jakim jest Madziąg i Krizel, i uznałem, że Adrian jest nam gdzieś tam potrzebny dla zabezpieczenia tego, co może się wydarzyć w meczu, kontuzja czy coś, i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kogoś tu nie mieć, aczkolwiek nie wiem, czy na Czechy nie po prostu będziemy musieli zaryzykować większą ilością zawodników bardziej w ofensywie, czyli tej pracy tam gdzieś w pierwszej linii, będziemy mniej posiadać piłkę na pewno z Czechami i zobaczymy. A niech mi trener powie tak z ciekawości czystej, no bo wiadomo, kiedyś ten czas w kadrze się skończy jako selekcjoner, i kogo by trener niekoniecznie na ten moment, ale w przyszłości widział na swoim miejscu? Czy jest jakaś taka osoba? Naturalnym jakby następcą gdzieś jest trener młodzieżowy reprezentacji, Łukasz Zebrowski, który też jest teraz w sztabie reprezentacji. Uważam, dobry trener, bardzo dobry. Nie wiem, Łukasz Frajtak, Andrzej Szłapa, no tak ta czołówka gdzieś tam, która widzę, jest cały czas na topie, więc myślę, że tu gdzieś, ale to jakby nie moje zadanie, to szukać jakby swojej konkurencji czy następcy. Chcę zrobić wszystko, żeby awansować i żeby jeszcze, uważam, że nie wszystko jeszcze zrobię to razem, co mógłbym zrobić i co chciałem zrobić, długi proces. Nie tylko z reprezentacją generalnie i z reprezentacją młodzieżową i z reprezentacją kobiecą, więc to wszystko gdzieś tam jako koordynator chciałbym, żeby to lepiej działało. Fakt, młodzieżówka fajnie, bo trzecie miejsce, ale nie mieliśmy jeszcze okazji z kobietami spróbować awansować do finału, więc... No ale no, myślę, że tak jak wymieniłem gdzieś ci czołowi trenerzy, myślę, że nie pominąłem dzisiaj z Ekstraklasy. No tak bym określał czołówkę właśnie. No. Myślę, że Dawid Grubalski w przyszłości może być dobrym trenerem, dzisiaj jeszcze jest za mało doświadczony, no, moim zdaniem, ale przyszłościowo czemu nie? Jeszcze mamy obcokrajowca. Nie wykluczam też takiej opcji, aczkolwiek uważam, że trener reprezentacji powinien być Polak. No tak myślę, tak powiedziałem, Łukasz Zebrowski, Łukasz Frajtak, Andrzej Szłapa. Byłeś wkurwiony, jak Krawiec siebie wyprzedził w klasyfikacji strzelców? Ja bym na twoim miejscu bym był. Nie, bo wiesz, pewnie nie było tak nagle, że on, wiesz, 280 skoczył na 314 i mnie zaszokował, nie? To jest trochę jak, wiesz, ktoś się schoruje, ciężko to się możesz przygotować na gorszy scenariusz. Tak samo tu, bo się zbliżało dużymi krokami, to nie było co się denerwować. Bo Daniela, notabene, zaraz po meczu napisałem z gratulacjami. Wszystko kiedyś mija, nie? Nie mamy wszystkiego darowanego na wieczność i tak samo to ten król strzelców wszechczasów. Też wiadomo było, że kiedyś ktoś znajdzie się, kto to pobije. Ja obstawiałem, że chyba nie uda się Danielowi, że może ktoś z tej młodego pokolenia. Też się tu mocno pomyliłem, myślałem, że Mikołaj będzie więcej strzelał, a nie strzela tyle, na ile ma potencjału. No słuchaj, no 314 bramek strzelić to ogórek nie strzeli, nie? To trzeba oddać zawodnikowi. Pamiętajmy jeszcze, że Daniel w swojej przygodzie miał roczną przerwę z powodu kontuzji, więc wiesz, on też to zrobił taki wynik, wiesz. No, słuchaj, a ile miałeś lat, jak zacząłeś grać w lidze? Ile miałeś lat? Jak zacząłem? No. Czy jak skończyłem? Nie, jak zacząłeś. Jak skończyłem, to skończyłeś to pamiętam. Debiut chyba był gdzieś w około 19 roku życia w Ekstraklasie, w tym sporcie. Tam 30, no 15-16 sezonów gdzieś chyba tak liczę. No, ogórek nie strzelił, tak? Ogórek nie strzelił, czyli 14, więc trzeba mu oddać, że zrobił kawał dobrej roboty. Ja mu osobiście tak mówię, pogratulowałem i... No dobrze, już nikt nie męczy, bo to wiesz, tytuł króla strzelców wszechczasów, wszech galaktyk, wiesz, był już uciążliwy w sensie takiego... Nawet samego wymieniania, bo ja tak się z tym źle czuję i tam jak się czułem czasem taki zakłopotany, jak ktoś tam mnie przedstawiał, tu strzelców wszechczasów. Mówię, dobra, no ale to jest tylko futsal. Nie strzeliłem tego na trawie w Bundeslidze jak Lewandowski, tak? Tylko to jakiś tam futsal i nie ma się nad tym epatować. Także dobrze, teraz Daniela będą tego króla wszechczasów męczyć, a ja już mogę sobie spokojnie na bok wstać. No, teta odpalić i tam... Dobra, dziękuję bardzo. Ja to się jeszcze da jakieś tam, nie wiem, jakieś kontrowersje. Nie, możesz jakiś kawał powiedzieć na końcu, jak masz, bo Mike opowiadał. Mike opowiedział. Takie to się nie nadają na medie. No. Ostatnie strzępa dobre, ale się nie nadają na medie, nie ma szans. No dobre, no. To jak będziemy mieć, kiedyś live'a, to nie będziesz mógł się wycofać. Na lepiej może być, a wtedy pomidor, nie? Wtedy pomidor, tak jest. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki wielkie za poświęcenie czasu i powodzenia. Hej. Następnym wątkiem, który na pewno znajdzie się w naszym programie, będzie to 5 pytań do futsalisty.
Będą to pytania naprawdę wszelakich kategorii, wszelkiego rodzaju. Nie będziemy tu poruszać spraw związanych z futsalem, a będziemy poruszać sprawy związane z życiem osobistym, z życiem prywatnym, może i zawodowym, i nie tylko. Trzeba wziąć dużo, dużo wyobraźni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cześć Majki, witamy Cię, księciu z Regulic. Dalej masz te wielkie klucze w domu od miasta, od burmistrza. Prosta piłka. 5 pytań, Ty podajesz 5 numerów, od 1 do 20 i lecimy z pytaniami. Pytania są wszelakiej kategorii, począwszy od życia osobistego, prywatnego, po zawodowe. Poza futsalowe. Poza futsalowe. Nie ma żadnych futsalowych pytań tutaj. Dobra, zaczynam. Mój pierwszy numerek. W takim razie poprosiłbym od początku, czyli numer 1. Gdybyś nie grał w piłkę, to w jakim sporcie byś był całkiem dobry? Studiowałem wychowanie fizyczne, więc uważam, że każdy sport idzie mi w miarę nieźle, ale uważam, że dobrze radziłbym sobie w tenisie stołowym. Mam też kursy ratownika wodnego, więc pływam też nieźle, ale myślę, że byłby to tenis stołowy. Bardzo dobrze się czuję przy stole. Backhand, forehand, naprawdę mocna strona, więc chętnie mógłbym się z kimś zmierzyć. A co powiesz na temat golfa? Golfa? Grałeś kilka razy. W airline, super sprawa, też bym chętnie nim pojeździł. 7. Co najbardziej cenisz w życiu? Co najbardziej cenię w życiu? Myślę, że najbardziej cennym dla mnie jest sport. Wychowuje, uczy pokory. Myślę, że to najbardziej cenię w życiu. Gdyby nie sport, nie wiem, co bym w życiu robił. Cieszę się, że jest coś takiego, gdzie mogę poświęcić temu czas, zapomnieć o wszystkich swoich problemach, skupić się tylko na tym, w tej chwili na danym sporcie, więc myślę, że to będzie najbardziej cenne. Okej, idziemy. Trzecie pytanie, numerek. 9. Czego w sobie nie lubisz? Nie możesz powiedzieć o tej szparze między zębami, bo to się nie liczy. Nie mogę? Nie. Nie lubię w sobie tego, że strasznie się spóźniam wszędzie. Gdziekolwiek bym nie pojechał, gdziekolwiek bym nie był umówiony, zawsze jestem spóźniony. Wszyscy na to narzekają. Także punktualność jest u mnie wielką bolączką. Zawsze jestem spóźniony, to chciałbym sobie zmienić, tego sobie nie lubię. Okej. I ostatnie pytanie, 5. Numerek 16. O, długie pytanie. Jeśli za tydzień miałby być koniec świata, to czy pozamykałbyś najpierw swoje sprawy, pożegnał się z bliskimi? Czy zrobiłbyś coś szalonego, coś odważnego, coś dla siebie? Kurczę, właśnie tak, jak mówię, że zrobiłbym coś szalonego i pożegnał się z bliskimi, więc... A co byś zrobił? Co byś zrobił na wariata? Rozsądnie wybrałbym, że pozamykałbym swoje sprawy, a później pożegnałbym się z bliskimi. To tak na zdrowy rozsądek. A sypniesz jakimś żartem na koniec? Sucharem? Sypnę jakimś żartem. Suchar z Regulic? Tak. Słucham. To robi blondynka na dachu. Trzy papę. Prześmieszny. Dzięki bardzo. Okay, dzięki Majki. Jedną z rubryk, którą na pewno polubicie, będzie rubryka naszego lotnego reportera, którego mieliście okazję już zobaczyć w trailerach. Mówimy tu oczywiście o naszym Big D, który przyjechał prosto z pomorskiego województwa, z miasta Chojnice, aby opowiadać o futsalu. O czym będzie opowiadał? Na pewno będzie opowiadał o bramkach. Będzie je komentować, będzie wybierać najlepsze bramki, najlepsze akcje, kiksy kolejki. Raz w miesiącu będzie wybierać zawodnika kolejki, któremu będzie wręczać super nagrodę, super złotego buta, którego będziemy wysyłać. Hola, hola! Panowie, ale jest taka jedna sugestia. Ktoś z bardzo ważnych ludzi miał tu urodziny. A właśnie. 50 lat, Zbyny! 100 lat, niech żyje nam! Najlepsze 100 lat! Najlepsze życzenia od naszej całej trójki, Zbynek. Tak jest. 50, piękny wiek. Ja liczę, że jeszcze co najmniej dyszkę zaliczysz na parkietach. A rubryka będzie się nazywać Król i Ogór. Hello! Witam w moim kąciku. Przedstawiam według mnie najlepszą bramkę kolejki. A więc zaczynamy. No i według mnie najlepszą bramką jest bramka Mateusza Kosteckiego z Red Dragons Pniewy. Co za
co za pięta! No, Kostecki, ty wariacie! Kanuje, no! A widuch, gdzie żeś ty był? Jak ty mogłeś taką bramkę wpuścić? Zwiąż sobie te nogi na drugi raz! Wybraliśmy króla, a teraz wybierzemy ogóra miesiąca! Ha, ha, ha! No i proszę państwa, i Witynio, masakra, Witynio chciał się wkręcić skrzypkowi, a skrzypki to są normalnie w filharmonii, normalnie, jak ty tak mogłeś? Widzieliśmy dwie piękne bramki Kosteckiego i skrzypka, dlatego według mnie drużyna miesiąca zostaje Red Dragons Pniewy. Vitinho, você, sede show, preterido, como, ultimo, arfao, como, recompensa, você ganha, malinda, betahaba, parapetino, dumes. No dobra, no to teraz wpakowany złoty but. Lecę na pocztę. Także to był odcinek zerowy kanału Futsal Heaven, programu Futsal Heaven, magazynu Futsal Heaven, serialu Futsal Heaven. Także liczymy na wasze sugestie i komentarze po odcinku. Pamiętajcie, że możecie je zostawić tu pod spodem na YouTubie. Także pod spodem w samym opisie macie linki do naszych wszystkich portali społecznościowych, gdzie możecie komentować i dawać nam swoje sugestie. Piszcie, udostępniajcie, jak się spodobało, żeby dotarło do maksymalnej ilości w naszym środowisku. Jesteśmy małą niszą, ale niech idzie i niech idzie to w świat. A my będziemy się starać z całych sił i tyle, ile nam. Także dziękujemy wam za dzisiejszą uwagę i do usłyszenia. Do następnego razu.